Witajcie przyjaciele, jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby wam głosić zmartwychwstałego Chrystusa. Jesteśmy tutaj, aby wam mówić o tym, że każdy człowiek, bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, co przyszedłeś w życiu, potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Potrzebujesz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus ma swoje miejsce. Potrzebujesz uwierzyć w to, że On prawdziwie żyje. Jesteśmy ludźmi przebudzenia. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznają Jezusa Chrystusa i dzisiaj chcę tobie powiedzieć o tym, że On jest żywym Bogiem, że to nie jest jakaś martwa, pusta religia. Ja byłem człowiekiem religijnym, myślałem, że dobre uczynki, dobre życie, dobre zachowanie mnie zbawi i większość ludzi tak myśli, ale ja chcę tobie powiedzieć o prawdzie, o którą jest Jezus Chrystus, o tym, że Pan na krzyżu Golgoty wszystko wykonał, o tym, że zbawienie zostało nam dane za darmo, z łaski przez wiarę i dzisiaj możesz to przyjąć i dzisiaj możesz żyć zwycięskim nowym życiem. Dziś jest ten dzień, kiedy możesz doświadczyć realnego Boga w swoim życiu. Nie musisz mówić, że Bóg jest gdzieś daleko, gdzieś odległy. Ja wiem, że jest takie rozumienie, ale Bóg jest bliski. Ja zawołałem do Niego 9 lat temu w moim pokoju i powiedziałem: Jezu, nie znam Ciebie, nie wiem, kim jesteś. Ja słyszałem tylko o religii, słyszałem tylko o tym, że Bóg jest gdzieś w obrazku, gdzieś w figurze. Ale kiedy 9 lat temu zawołałem ze szczerego serca, kiedy uwierzyłem w tą Ewangelię, o tym, że On umarł za mnie, że On przebaczył mi moje grzechy, że On zmartwychwstał, że to jest żywy Bóg, to ja stałem się nowym człowiekiem. Zostałem uwolniony od różnych patologii, zostałem uwolniony z lęków. Mój ojciec mnie nie akceptował, moja matka też. I większość ludzi tak ma, że czujesz się odrzucony, czujesz się porzucony przez swoich rodziców, czujesz się odrzucony przez społeczeństwo, ale chcę ci powiedzieć o tym, że dzisiaj możesz być zupełnie nowym człowiekiem, że dzisiaj możesz mieć zupełnie nowe życie, że dzisiaj możesz doświadczyć tego Boga w swoim życiu. Nie musisz czekać latami, nie musisz do Częstochowy wychodzić na kolanach. Wystarczy, że zawołasz do Niego, wystarczy, że powiesz: Jezus, nie znam Ciebie, nie wiem, kim jesteś, ale przyjdź, pragnę Ciebie, zrób ten krok wiary, oddaj dzisiaj życie Jezusowi. Jeszcze dzisiaj zrób ten krok wiary. Przyjaciele, każdy z was potrzebuje pojednać się z Bogiem. A więc tutaj stoimy i głosimy wam to, że Królestwo Boże się przybliżyło do was, ponieważ my tutaj jesteśmy. My tutaj jesteśmy i głosimy wam to, że potrzebujecie Jezusa, że potrzebujecie pojednać się z Nim. Tam na krzyżu Golgoty wszystko zostało wykonane. Każdy grzech, każda patologia, wszelki wirus spadł na Jezusa Chrystusa. Nie musisz się bać wirusów, nie musisz chodzić w lękach, nie musisz chodzić w depresji, nie musisz być człowiekiem uzależnionym, możesz być człowiekiem wolnym. Ja byłem takim człowiekiem, ale 9 lat temu zawołałem do Niego i Jezus Chrystus przyszedł do mojego życia i zmienił całkowicie moje życie. A teraz jestem nowym człowiekiem, który żyje zwycięskim życiem. I czy chcesz tego? Czy chcesz tego? Jeżeli tak, to jeszcze dzisiaj przyjdź do Niego, zawołaj dzisiaj do Jezusa. A jeżeli chcesz dzisiaj jeszcze zostać uzdrowiony z każdej choroby, może jesteś chory, może jesteś zdemonizowany, to przyjdź tutaj do nas, przyjdź, położymy swoje święte ręce, zostaniesz uzdrowiony z każdej choroby, bo tam na krzyżu Golgoty jest powiedział, wszystko się wykonało, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni, każda choroba została przybita do krzyża, każde zniewolenie tam na krzyżu zostało przybite. Jeżeli chcesz być wolny, jeżeli chcesz realnie poznać Boga, przyjdź tutaj do nas, przyjdź tutaj do nas, ale jeszcze dziś pamiętaj, zawołaj do Jezusa, oddaj dzisiaj Mu swoje życie, jeszcze dzisiaj pojednaj się z Nim, powiedz do Niego dzisiaj, powiedz do Niego, że Go nie znasz, pojednaj się dzisiaj, uwierz te słowa, proste słowa Ewangelii, a będziesz żyć.